Jestem osobą po amputacji. W wyniku wypadku na kopalni było to 10, w sumie praktycznie równe 10 lat temu. Byłem młodym, miałem 19 lat. Można powiedzieć, że w tym momencie świat gdzieś mi się zawalił. Postanowiłem się nie załamywać i zacząć udowadniać sobie innym, że życie po amputacji wcale nie musi być zamknięte w czterech ścianach mieszkania. I udowodnić sobie, że amputacja tak naprawdę to jest tylko utrata części ciała, a hard ducha, siła taka wewnętrzna dalej jest w głowie i wszystko, co sobie zaplanujemy, jesteśmy w stanie to zrobić. I właśnie gdzieś zauważyłem, że w Poznaniu pod koniec 2016 roku jest organizowany bieg z cyklu Runmageddon. Jest jeden z największych, w sumie największy bieg przeszkodowy w Polsce. Zapisałem się, wystartowałem. Na trasie było mega ciężko, przybiegłem jako jeden z ostatnich, ale tak mi się spodobało, że na dzień dzisiejszy mam ukończone 18 startów właśnie w tych biegach i jestem też z siebie bardzo zadowolony, bo dzięki temu też dużo osób, też niepełnosprawnych, zaczyna trochę patrzeć inaczej na swoją niepełnosprawność, nie tylko pod kątem wizualnym, bo to najbardziej się rzuca w oczy, ale pod kątem tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Bardziej trzeba się do tego przyłożyć, trochę więcej wysiłku włożyć, ale jesteśmy w stanie po prostu zrobić wszystko